Wysławiajmy Boga za ten dar.
Jestem Twój i że tylko Twój.
idziesz w drogę, chociaż blisko, bo przy tobie zawsze jest. Doskonale cię rozumie i prowadzić w życiu chce. Wskazuje nam na ten największy dar, jaki Bóg darował całej ludzkości. Bóg zniża się, tak jak śpiewaliśmy w drugiej pieśni, w Betlejem rodzi się, a pieśń kończyła się na Golgocie, na krzyżu. Ale ostatnia zwrotka mówiła o zmartwychwstaniu. On zmartwychwstał i żyje. Będziemy obchodzić, już tak można powiedzieć, za parę dni, wspominać to, jak Pan Jezus się urodził w Betlejem. Ale oczekujemy drugiego przyjścia Jezusa, bo On przyjdzie po raz drugi. Nie wiemy dokładnie, w jakim czasie i nie możemy wyznaczać dat, ani jakichś dni, bo w Słowie Bożym jest napisane, że o tej godzinie i o tym dniu nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Bóg Ojciec. Ale nam Jezus, który chodził po ziemi, mówił wszystkim uczniom i wszystkim ludziom, z którymi się spotykał: patrzcie na znaki, na to, co się dzieje. Patrzmy na Izrael i jego lud, który po 2000 lat na nowo jest w swojej ziemi, a ziemia ta została obiecana Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Właśnie z tego ludu przyszedł na świat Boży Syn. I wszystko to są odpowiednie proroctwa, które były zapowiedziane 700 lat przez Izajasza wcześniej. Gdzie urodzi się Pan Jezus? Gdzie umrze? Które się wszystkie wypełniły. Także jego powrót jest w 100% pewny, że on w swoim czasie przyjdzie. Ale zadaje nam pytanie, czy jesteśmy gotowi na jego przyjście? Ja też stawiam to pytanie siebie. W każdym dniu. Czy jestem gotowa, gdyby Jezus przyszedł dzisiaj? Czy jestem pojednana z Bogiem Ojcem? Czy naprawdę wyznałam Mu wszystkie grzechy? Czy zaprosiłam Jezusa, żeby stał się moim osobistym Zbawicielem? Czy pozwoliłam i pozwalam Mu prowadzić się w życiu? Te pytania zadaję sobie, ale również Pan Bóg się kieruje do nas wszystkich.
Jezus jest największym darem. Największym darem, jaki Bóg darował całej ludzkości. Może teraz parę kolęd zaśpiewamy. Więc pobiegnijmy cichutko do Betlejem, do stajenki. Dzieciem jest.
Dziś wiem, że
chcę dziękować tymi pieśniami o tej Bożej miłości do każdego z nas. Swoje życie oddał ofierze, bym żył od wieku.